I wie pan, co to jest inflacja? Nie. Nie wie pan? To samo cały czas. Aha. I jaka może być przyczyna w ogólnie wzrostu cen wszystkiego w sklepach? A licho wie. Nie wie pan nic. Placi, wie pani, co to jest inflacja? Nie wiem. No podwyżki są. Także co idzie się do sklepu, to coraz drożej, drożej, drożej się. Ja rozumiem, ale pytam, co jest właśnie powodem tych podwyżek? A tego to nie wiem. Nie wie pani, tak? Nie wiem, nie wiem. Może susza, może. Nie wiem. No. A czy na przykład działania rządu też mają jakiś wpływ na inflację? No, no. Nie będę się wypowiadała na ten temat. Jakie są przykłady krajów ogólnie, które przez tą inflację ostatnio ucierpiały? Kojarzy pani jakieś takie przykłady? No, Grecja chyba była swego czasu takim dużym przykładem. Wydaje mi się, że u nas nie ma aż takiej inflacji. Uważam, że wszelkie te programy prospołeczne, choć niektórzy twierdzą, że to jest rozdawnictwo, ja uważam, że lepiej, żeby ludzie zyskali, niż były przeżerane na ośmiorniczki i tak dalej. Ułatwianie życia ludziom, zwłaszcza tych w najgorszej sytuacji finansowej, uważam, że jest to dobre, bo no, co niektórzy trochę odżyli. Wiadomo, że zdarzają się ludzie, którzy nie potrafią tego docenić i zamiast kupić dziecku coś przepije, no ale margines społeczny zawsze był i będzie. Co jest czynnikiem, który właśnie wpływa na inflację? Jakie są czynniki? To ma znaczenie, zrobią mi tak, co będą chcieli. Dobra. Prezes prezesów zrobi po swojemu. Spadek wartości pieniądza. Dobrze, a czym jest spowodowana, wie pani? No cóż... To jest trudne pytanie. Wie pan, co to jest inflacja? No i słucha pana. No chciałem zapytać, czy wie pan, co to jest inflacja? No nie wiem, ale no, inflacja to takie coś... Spadek wartości pieniądza ogólnie, tak? No i... I chciałem zapytać, czy wie pan też, jakie czynniki na to wpływają? To takie ogólne pytanie. To nie dla mnie, wiadomo czego. Rozumiem, czyli pan się nie interesuje na co dzień? Nie. Ja takimi sprawami to naprawdę się nie interesuję, mam sprawy. No ale płaci pan też w sklepie za wszystko i tak dalej, no to także to też pana dotyczy trochę, nie? Zgodnie z prawem trzeba. Jak trzeba, to trzeba płacić. No. Ja coś panu powiem, nie zajmuję się tak polityką, ani różnymi takimi, co nie dotyczy mnie. Rozumiem. Dlatego nie mówię. Czy wie pani, co to jest inflacja? No tak. A co może wpływać na inflację? Na inflację jest spadek płacy. Spadek płacy na inflację? No tak, na zakupy, na towar. Rozumiem. A zna pani jakieś przykłady państw właśnie, gdzie ta inflacja ostatnio taka dość duża wystąpiła? No, na przykład wszystko podrożało. U nas? Tak, no. A ile? Nie rosną, a pensje nie rosną, a wszystko do góry idzie, towar, wszystko, ziemia. A jaka może być tego przyczyna? No, ja wiem. Mi się wydaje, że rozdawnictwo. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie wie pan, co to jest inflacja? Nie wiem. A to jest... No, w kieszeni tyle samo, ale wartość nabywcza pieniądza po prostu spada, no o to chodzi. A co jest przyczyną takiego zjawiska? Och, no, żeby nie kłamać, postępy rządu najprawdopodobniej. Rozumiem, a wiesz, co to jest deflacja może? Tak dla odmiany? Deflacja pewnie w drugą stronę. Dokładnie, to jest, że wartość pieniądza rośnie. A które zjawisko jest bardziej pożądane? No oczywiście deflacja. Dobra, dzięki pani. To jest dobre zjawisko czy złe? No bardzo złe, a szczególnie jeszcze teraz, kiedy wszystko rośnie tak, że głowa mała, oprócz pensji i emerytur. Mali przedsiębiorcy będą po prostu zamykać. Czyli uderza to właśnie w przedsiębiorców, tak? No, oczywiście, że tak, ponieważ niestety koszt pracownika powinien być zmniejszony, koszt pracownika, wtedy się firmy mogą rozwijać. Natomiast jak koszt pracownika rośnie, no to niestety... Pada dużo rzeczy po prostu według. A czy te wszystkie plusy, które teraz tak rząd wprowadza śmiało, też mają wpływ na właśnie inflację i na przedsiębiorców? No oczywiście, przecież to jest szalone. To po prostu to jest szaleństwo, które się nie da określić. Szaleństwo 500 plus bez ograniczenia zarobków. Ten, co zarabia 10 tysięcy i ten, co zarabia 1000 zł, porażka. Po prostu porażka z tym, aczkolwiek nasze dzieci, nasze wnuki będą za to płacić. Tak jak pan, no niestety. Co to jest inflacja? Nie wiem. Nie wie pani, co to jest inflacja? A deflacja? Nie wiem. Nie mam pojęcia, bo się w ogóle polityką nie zajmuję. A to nie jest taka stricte polityka, to jest bardziej gospodarka, no i ogólnie no, nasza codzienność, tak? Ale ja się raczej tymi takimi rzeczami nie zajmuję, także... I o ile ceny mniej więcej się podnoszą? Bardzo dużo. Czyli ciężko jest. Bardzo ciężko.
niestety. A czy takie programy socjalne typu 500+, typu 300+ i te wszystkie inne plusy mają na to wpływ? Czy ja wiem, czy mają? Pewnie mają, no ale ludzie też muszą mieć te... Łatwiej im wychowywać, prawda, te dzieci i tak dalej, nie? Plusy 300+ i na świnie, i na krowę, i na wszystko to jest... A co wpływa na wzrost inflacji? Co wpływa na wzrost inflacji? Chyba za duża podaż albo odwrotnie. No, w każdym razie, no tak, za duża podaż nie można... Do popytu, tak? Tak, do popytu. Rządu, tak? Działania polityczne też wpływają na inflację? Oczywiście, że wpływają i nie chcę o tym rządzie nic mówić. Może pan to napisać. Aha, czyli ogólnie jest pani przeciwna tym wszystkim plusom, tym wszystkim... Absolutnie jestem, proszę pana, przepraszam, że to powiem, ale już mówię, ponieważ ja akurat byłam samotną matką, to znaczy, nie, no dobrze, tak powiem, bo widzę, że tutaj, byłam samotną matką i na przykład nikt mi nigdy żadnych nie mogłam od poprzednich rządów, pamiętam AWS-u, moja córka uczyła się w szkole muzycznej i duże, duże nakłady były, też trzeba było instrument kupić i tak dalej, tak już nie ma o czym mówić. I ktoś mi powiedział, ale dlaczego pani płaci cały, przecież tutaj małżeństwa mogą, rodziny mogą się rozliczać razem. Kiedy ja poszłam, tak mi powiedziałam, powiedziałam, że ja nie podlegam, bo oni tylko rodziny. Pełna, tak? Pełna rodzina, tak, tak. Więc ja musiałam sama dźwigać te ciężary. Już nie chcę mówić, bo to nie o to chodzi, ale każdy z poprzednich z moich znajomych był w takiej sytuacji, to nikt nigdy mu nie pomagał. Chętnie dołożyłabym się dla poszczególnych rodzin, ale na przykład znam takie sytuacje, nie z Warszawy akurat, gdzie po prostu rodziny mówią, po co mi teraz pracować, a zwalniają się. Bo mogą mieć odebrane. Już chodzi w następnej ciąży i następnej. Nie wyobraża sobie, że te dzieci kiedyś dorosną i nie będzie tego. To mnie okropnie denerwuje, a przede wszystkim jestem emerytką. Denerwuje mnie to, że mi dają zapowiedziane 1100 zł, dostaję 880 ileś, jeszcze 25 sobie biorą, odliczają, podatku, to jest inna. A te dzieci, które dostały po 500+, i mówiło się, że to są na przybory szkolne, ja rozumiem, książki są drogie, rzeczywiście wszystko jest drogie, pracowałam w wydawnictwie, więc więcej wiem, jakie są proporcje w tej chwili, jakie były. I teraz jest taka sytuacja, że nam zabierają podatek od tego, więc ja dostaję 880, ja właściwie nie wiem, czy ja mam na leki, bo bardzo dużo akurat choruję. Tak się stało, że choruję i mam dużo wydaje na leki, bo na ten jestem uczulona, na coś tam innego nie. Więc to jest dla mnie demoralizacja w jakimś sensie społeczna. Znaczy nie nas, tylko demoralizuje się... Młodzież. Właśnie młodzież. I teraz młodzież nie chce chodzić na wybory, bo właśnie oni nie znają tamtej sytuacji, takich sytuacji. Rodzinom takim żyje się świetnie. Moja kuzynka mówi, słuchaj, tam znajomy nasz mówi, a po co ja mam iść do pracy? Ja dostaję na tyle, oni dostają mnóstwo pieniędzy, bo mają dużo dzieci i jeszcze do tego dopomaga im, to się w gminie coś tam jest. Tak? Mopsy. Mopsy, coś takiego, tak, tak. I okazuje się, że ani to nie jest oprocentowane. A nam jeszcze łaskę robią, że nam dają. To jest dla mnie właśnie, nawet miałam pisać na Onecie, jest możliwość taka wypowiedzenia się. Komentarzy. Nie? Tak, komentarzy. I miałam pisać. A dla kogo ja mówię? Dla internetowego kanału Veto. A, to wszystko jedno. Ale to jest, nie jest pisowski? Nie, pod żadnym pozorem. To niech pan powie mi, jak ja mogę wejść, bo ja akurat, znaczy nie mam pojęcia. Veto wpisać www? Veto na YouTubie. Na YouTubie, okej. Okay, to... Kanał Veto. Jasne, na YouTubie, przecież mam YouTube, tylko nie wiedziałam. Tak, chętnie... i robimy właśnie takie sądy, żeby sprawdzić, jak właśnie ludzie się orientują w temacie inflacji. Wie pan, no... W tematach takich gospodarczo-społecznych. Prawdopodobnie, wie pan, ja nie chcę się wypowiadać na tematy ekonomiczne, bo nie byłam za pilną, ale myśmy mieli ekonomię polityczną na studiach, więc wie pan, i to głównie socjalistyczną, bo do takiego kapitalistycznego to nie. Więc ja się nie wypowiadam, oczywiście wiem, co to jest inflacja, że ma się mniej pieniędzy, niż mogłoby się wydać i pieniądze słabną, a tutaj, więc wie pan, to już w ogóle to nie o to. A to jedno, jeszcze takie pytanie właśnie na temat inflacji, bo ten temat taki jest przewodni dzisiaj. Czy zna pani jakiś przykład kraju, gdzie właśnie ta inflacja doprowadziła troszeczkę do krachu?
No, to chyba te wszystkie kraje południowoamerykańskie, tak mi się wydaje. Znaczy, no wszystkie to może nie, no, ale powiedzmy sobie Kolumbia, tamte, te wszystkie, te takie... Teraz ostatnio Wenezuela jest straszna. Wenezuela, teraz takim przykładem oczywiście jest Wenezuela. No więc dlatego właśnie są te pochody do Stanów Zjednoczonych, bo sądzą, że tam po prostu tylko należy sobie pójść i zbierać i grabić to wszystko. Dobrze, dziękuję pani bardzo, wszystkiego dobrego życzę. Pozdrawiam serdecznie.